Nice of you to drop in. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Batman Arkham Origins. Na start, jak już mówiłem, zajmiemy się Anarkim. I całym jego wątkiem. Whoa, easy now. I ain't looking for a fight. Got a message, that's all. Anarchy says if you're gonna make a withdrawal, you better do it soon. Dobra, mogę to... Ja nie powiem, chciałem, żebyście zobaczyli, co on gada, więc zobaczę, czy mogę to tak fajnie... ...a checkpointa zrobić. Whoa, easy now. I ain't looking for a fight. Got a message, that's all. Anarchy says if you're gonna make a withdrawal, you better do it soon. I've got a story to tell you. Okej, czyli do banku lecimy, mówiąc krótko. Dobra, ktoś chce zobaczyć co on, bo to się teraz widzę, cała wiadomość się od początku odpala, która u niego była, ale to, jak dobrze wiecie, pokazałem całą wiadomość na początku, na końcówce poprzedniego odcinka, więc teraz nie muszę tego drugi raz pokazać w całości, więc po prostu lecimy do banku. Właśnie muszę uważać, żeby nie... Jest! Dobra. Żeby właśnie nie zaryć się o glebę przed właśnie wyzwaniem. I teraz co? Teraz muszę... Jeśli dobrze pamiętam, teraz muszę wejść na tego, nie? Na budynek w dzielnicy Brylantów. Jeśli dobrze kojarzę, ale to... Później. Na razie lecimy do banku. Ale patrzcie, kurde, miałem ile? 3 minuty chyba, żeby tu dotrzeć? Ja tu dotrę w niecałe półtorej. An end to the competition and pressure. We won't be at each other's throats anymore. It'll be tough at first. I'm pretty sure the guys on top aren't gonna be keen on stepping down. They're not stepping down any more than we're stepping up. We're meeting in the middle. We close the gap and anything is possible. I just don't think it'll be easy. Oh, it won't be easy. But it's gotta be better than what we've got now. And that's the real problem. No one ever wants to suffer. No kurde, ja tu specjalnie czekam ładnie, aż wygadają, żeby rozpocząć walkę. Oni, kurde, takie akcje. You're tied to your job, your mortgage, your need to buy the next shiny thing your overpriced television seduces you with. Imagine what we could accomplish if only someone would set us free. No? Ciekawe, co by się dało, prawda? Usłyszeliście przed chwilą coś? So I saw. This anarchy fellow mentioned 3 bombs, which means 2 still remain. I need to find them. I've no doubt you will, sir. Mhm. Druga projekcja. Dobra, niech to wejdzie. Dobra, druga projekcja jest... Akurat dzielnicy Brylantów, to świetnie. To przy okazji ogarniemy sobie też ten... to właśnie. Solder Cola w dzielnicy Brylantów. Ale żeby zrobić to, to muszę najpierw do Coventry, chociaż nie, w sumie nie, bo Coventry jak przyjdę, to się od razu triggeruje fabuła, tego jeszcze nie chcę, więc na razie do Burnley polecimy, ale to za momencik, dajcie mi chwilkę. Dobra, let's go. Nie, dobra, jesteśmy w Barney. Czuję tak Batwinga. Także zdjęcie po prostu momentalnie. Aha, użyłem tego, żeby wcisnąłem atak pierwszy, ale on tak mnie zaatakował. I to jest
Kurde! Nie to. Tu. Dobra, teraz żebym się nie pomylił, to idziemy sobie oczywiście. Nie, kurde! Idziemy tu. Ty zamknij japę i daj mi tam lecieć. Bo, wiesz mi, nie mam ochoty się... Nie mam ochoty cię słuchać, Anarki, naprawdę. No, nie dłużej niż muszę. To mogę chyba wejść tak po prostu, dokładnie, więc zabieramy sobie plik. Plik 20 tym razem. Dobra, ich omijamy. No wiadomo, w teorii to powinno się praktycznie na każdy jeden taki... taką ma walkę sobie zrobić, bo to jest zawsze bonus do właśnie expa. A tego jak wiadomo, nigdy wie. Wróć, nigdy mało. Dobra, okej. I tu mamy budynek właśnie i zaraz obok niego jest chyba Anarki, więc skopiujemy sobie tutaj. Mamy wyzwanie. I następne. Przybój bez użycia akceleratora przez 150 metrów. Spoko. You're drawn to me. Go on, admit it. Like little moths to the light. Lay on over. You want to know what I'm selling? And if you don't, too bad. You can't shut me off any more than you can the billboards, or the branding on your clothes, or the flyers that litter the streets, or the sound bites that clog the air. I'm in your face. I'm in your head. Just like them. But I'm the menace? Here I am, trying to educate. But you don't want to hear it. You just want to buy it. But only if everyone else does too. You're drawn to me. Go on, admit it. We gotta shut him down to shut him up. Otherwise, we'll never be free. You wanna know what I'm selling? Dobra, wiesz co, już mi się naprawdę nudzi po prostu przesuwanie. Nudzi mi się, kurde... ten. Teraz my też nie są jakieś mega ważne, z tego nic nie muszę tego aż tak ciągle cofać. Teraz spróbujmy przelecieć też przez ten most bez zatrzymywania się, tylko tutaj właśnie będę musiał tak sobie... Dobra, udało się. Muszę tak dobrze używać tego blokowania. Mamy wyzwanie jedno, ale jeszcze mamy trofkę, żeby cały most przelecieć bez używania wzmacniacza. No a niestety, troszeczkę mi tu brakuje. Ach, no niestety. Bez dotykania ziemi w ogóle, no ale niestety, nie udało się, bo byłem kurna za nisko. Gdybym wyżej, no to właśnie udałoby się na spokojnie. No dobra, jeszcze się kiedyś uda. Na razie, kurczę... Muszę sobie radzić z tym, co mam. Będzie dealer od Riddlera, ale tego nie potrzebuję. Który teraz pisze na Discordzie. Nieważne, potem to sprawdzę. Mam nadzieję, że wam to jakoś mega nie przeszkadza, że słyszę co chwilę to i że też was to nie myli, że ktoś do was pisze. Nie, to jest tylko... Nie, tu już widzę te ćwiczenia w rzeczywistości rozszerzonej. Się tym myślę też będziemy mogli zająć, jak skończymy z Anarkim. Mówię, fabułę sobie wolę zostawić na kolejny odcinek, nie? Come on! W górę, w górę, w górę! Aha, nie ma zaczepu. Znaczy, tfu, zaczepu, nie ma punktu zaczepienia. W tą stronę, w tą stronę. Leć, 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 leć. A, jakieś kasyno. Nie jest to kasyno, które potem... Batman! Nice, kurde! Cool.
Bo idiotyczne teraz z mojej strony. Dobra, mamy typiarza. Nie jednego. I mamy drugą bombkę. Okej, okay, no i trzecia projekcja została. I znajduje się ona... O, tutaj coś jeszcze mamy. A, to jest też szybowanie, dobra. Ta trzecia projekcja, jeszcze tutaj coś jest. No, pokaż się. Aha, też... O Jezu, no tak, zapomniałem, że to szybowanie jest potem rozwalone po całej tej... po całej mapie czasami. Dobra, no bliżej mam w sumie do tego niż do Anarkiego, więc jak już tu jestem, to mogę się tym zająć. Naszego wam pokażę, jak to właściwie wygląda, nie? Bo mówię, no, wolę tego nie robić na odcinka, bo to dla mnie jest po prostu, według mnie to jest po prostu strata czasu, nie? Ale... Znaczy strata czasu odcinka oczywiście, nie? Strata czasu jeśli chodzi o grę, bo w grze to jest jak najbardziej na plus, jeśli wykonamy tę misję. Dobra, biegusiem. Dobra, i co tutaj mamy? Okej, okay, takie coś. Dobra. I w dół. Dobra. Aj, kurde, za ten. Za lekko. Raz. To jest ten drobny ból, jeśli chodzi o właśnie o niektóre te ćwiczenia, że one nie są trudne, tylko trzeba w dobrym momencie, na przykład tutaj, trzeba odpowiednio szybko za... Zajebiście. Nie dość, że zanurkować, to jeszcze po prostu dobrze wykorzystać... Ja pierdolę. Jeszcze dobrze wykorzystać właśnie te dive'owanie. Wróć, szybowanie. Dół. Ja pierdolę, serio! Aha! Nie no kurwa, jak na pierdoloną złość nie było tutaj zaczepu. Żebym się mógł tak fajnie wybić jeszcze. Pewnie, bo po co? A to stało, też właśnie dlatego nie lubię tych wyzwań robić na odcinku, bo po prostu w niektórych momentach jest tak, takie dziwne, nie? Jak to na przykład. Ja. Dobra, tu jest zaczep. Jest! Dobra, nie dotknąłem ziemi, Mamy to, dobra. I mamy jeszcze to drugie do zrobienia. I to drugie jest tutaj. Dobra, no to lećmy. Zaśka sęka bez głosu. Szkoda. Ja pytanie, czemu to tankuje w ogóle? Nie mówicie mi, że normalnym paliwem, przecież już dawno to by mu się skończyło. Już znaczek. Zahaczyć. Pyk. Cyk. Co my tutaj mamy? Takie coś. Dobra. Ale no nie powiem, w Arkham City akurat były trochę bardziej irytujące niektóre te przygotowania. Fajnie, że nie powiem w ogóle dotknąć tego... Tego... Nie! Chciałem w ogóle dotknąć tego płotu, nie? On sobie jeszcze na niego stanął tak normalnie.
No, come on! Dobra, w górę. No i tutaj tak leciutko, tylko tutaj. Cyk. I tyk. Dobra. Wyzwanie ukończone i co za tym idzie, o, level też dostałem, świetnie. Ale też co ważniejsze, odblokowałem falę uderzeniową, czyli bardzo pomocną rzecz, jeśli chodzi o na przykład wejście do walki tak na szybko. Jeszcze na szybko, wejście po prostu w walkę tak na bombę i to dosłownie. Więc dobra, teraz poproszę o dodatkową linkę w zaczepie. Za niedługo będę na spokojnie mógł to wykorzystać. I dobra, i teraz tylko jeszcze Anarki, czyli lecimy do... O, właśnie nie, najpierw polecimy sobie do Batcave'a, żeby właśnie przegadać kolejną z tych... po prostu pogadać z Alfredem, bo za tą akcję z Electrocutionerem jest właśnie osobna jeszcze... osobny dialog. Problem? Sir, a moment of your time. What do you want? There's something about this Enigma fellow that doesn't sit right with me. Unfettered access to resources and extensive networks spread across the city. Whoever he is, the man has connections and capital. We can use that to our advantage. If he's buying things in bulk or using lots of power, we could track him. Perhaps, but he's also clearly a technical wizard. He's likely covered his tracks. Keep searching. He only has to slip up once to give us an opening. Certainly, sir. Okej, to niestety nie było to, co chciałem, żeby powiedział, no ale... Okej. You do know there are easier ways to earn frequent flyer points, sir? Very funny, Alfred. Why, thank you. Just a few more remarks like that, and I'll have earned my spot in the Sarcastic Butler's Hall of Fame. Ciekawe, czy takie coś faktycznie istnieje. No dobra, była to faktycznie jedna z tych mądrości Alfreda, które właśnie on wygłasza co jakiś czas. I warto się tym zajmować właśnie tak po prostu. Na razie kontynuujemy, lecimy tam na jego. Chcemy tu jeszcze wrócić, bo powiem, kto wie, może uda się jeszcze do fabuły troszkę. Jeśli uda się, jako że mam 18 minut dopiero, no to na spokojnie myślę, że to się uda. The cops investigating this crime should have a relay station set up. It'll look like a mobile satellite dish, probably on a rooftop. No, to jest właśnie to, o czym mówiłem, że się odpala. No, od tego. O! Hej! Kurde, to... Jesus, to nie ten dach! Kij z tym, że chciałem w ogóle tego typa z akceleratora zdjąć, nie? Tak fajnie stał, właśnie był taki ustawiony. Na końcu. Dobra, to zgarnąć tego. Kurde, bo chciałem tylko do Anarkiego się... Chciałem iść do Anarkiego, a zacząłem lecieć w ogóle w złym kierunku. Dobra, już jesteśmy, no to... Zdekodujmy to. Those men on the balcony, that could be my way in. Shut case. Penguin murdered Black Mask and his lady friend. I mean, we found the bastard stuck his little fingerprints right by the bodies. Yeah, we got Penguin now. Like to see him squirm out of this one. Fingerprints, two dead bodies. He's about to do some time. Yeah, so forensics will take all the credit. And I'm the one who found the prints. That's why they call it first response. First pickings on the loop, but none of the glory. Me? I take the loot over the glory any day. Kurde, tego nie ma zasięgu niestety. Dobra, no ale to wystarczy. Jakby, że on tu w ogóle nie ma żadnego... On naprawdę go nie widzi? Tam się też coś zbugował, gościu, kurde. Ale od czego jest akcelerator? Ty żarty stroisz? Co to miało być?
No comment na to, co się dzieje, ani na niego, który jakiego ma ragdola w ścianie, ani na niego, który nie został z akceleratora zdjęty, nie? A mimo już powinien. O, poproszę. Szybki skan. Bo to zawsze 5000 expo. Tutaj mamy to. Czego potrzebuję? Do czego? Okej, mogłem typa tam przyciągnąć, no ale co im powiem. Tylko jak skatapultowało, kurde, gdzieś tam. Masakra. Dobra, zakotwiczenie. Nie no, no nie widzę, gdzie by to mogło być, kurde. Jak tak użyję, no to co? No to nic, no mogę tylko użyć tego tu. I gdzieś to, gdzieś to linkę ewentualnie zrobić, no ale nie ma gdzie. Dobra. Nieważne. Najpierw Anarki w takim razie. Dobra, Anarki, lecę po ciebie. Rats on the attack! Get off your ass and get over it! Gleba. Nie ma tak cwaniaczki. A tu jest Anarki, czy jego zwolennik. A najpierw przestępstwo. Tylko nie wiem, czy się teraz coś nie zjebało, bo... Ja, się nie od... chyba przez to przestępstwo się nie odpala ten. Nie odpala się teraz... ta gadka Anarkiego. Jak wiadomo, 5000 expo piechotą nie chodzi. I drugie 7000 za idealną walkę. Anarchy's right, you know. Cops don't care about us. You'd be better off without them. But you already knew that, didn't you? Okej, czyli kolejny target to... posterunek policji. Nieźle. Wysoko nasz kolega, a nasz nic namierzy. Ale cóż. Okej, czy taki chyba dobre światełko dla nas? W sensie, że... poszli se na most, dopłakują dalej stratę komisarza, ale dzięki temu my mamy jakby więcej czasu na sprawdzenie miejsca zbrodni. Proszę, 26 mil szybując, już, a nawet nie jestem jakiś mega zaawansowanej fabule tak naprawdę. Szybko poszło, co nie? Dobra, może uda mi się falę uderzeniową wam teraz pokazać. Stuff. Why has it never been done before? Because people are afraid. They don't want
want to take responsibility. They like being told what to do. And? Is that so bad? Look what Gotham's turned into. There's your answer. Dobra. It happened, you know, afterwards. Kiedy się już powtarza. Chyba. Prawie tak idealnie w cymbał dostał. No i ładnie, przewyższa 3 falów też, nawet nie sprawdzam w sumie kolejnego targetu. Dobra, mamy to. Interesting. Even after knowing all you did about the places I targeted, you spared them. Sorry to disappoint you. Disappoint me? Not at all. Come on down to the courthouse so we can continue Gotham's trial. Okej, okay, no i mamy Anarchiego i jego proces. Okej, okay, no i sąd był gdzieś na górze. Tutaj jest. Okej. Okay. No to przy okazji jeszcze zajmiemy się naszym dostawcą danych. Więc lecimy do Pagrał. Jest... Jest auto. Come on, co to było? Kurwa, ty śmieciu jebany. Enigma's extortion data. Where is it? If I tell you, you'll let me go? Talk. Okay. They're close by. I'll show you where. No i pięknie. Pierwszy plik namierzony. Nic poza tym tutaj nie widzę. Tak więc... wchodzimy do sądu. Pamiętacie pewnie to miejsce, nie? Tutaj, o, dokładnie w tym miejscu nie było zejście na dół, gdzie walczyliśmy sobie z... czy walczyliśmy, gdy spotkaliśmy człowieka kalendarza w Arkham City. A wróć, nie, to było tam kawałek dalej. I'm so glad you came! It's an honor, really. There's so much for us to discuss. What do you want? I'd like to propose an alliance. I think the two of us could accomplish great things together. I don't work with criminals. You need to turn yourself in. Tell you what. I'll turn myself in as soon as you do the same. But you don't consider yourself a criminal, do you? The suit, the gadgets, the sense of entitlement. You're just another rich kid atoning for his fiscal sins. Such a shame. No ej, naprawdę powinny być kontra teraz. Dobra, teraz ja to... teraz też. No chcę coś zmienić, oszołomie tylko w sposób... Niestety zaczął sobie gadać. Fajnie, że miałem kurde jakieś pokazanie, gdzie to spadnie. Mówiłeś?
No... Ja pierdolę! Opłacie! Ty, dawaj mi go! Może po walce. Czy naćpałeś się, kurwa? Czy co? Nie, nie jesteśmy. I ask for discourse and you respond with violence. I'm not afraid of you. Z pałeczką to już nie jesteś taki cwany, co? No, ale bez przydupasów też nie. You're just a kid. So, what does it matter? I wanted to make a difference. I thought you'd feel the same. I do, but not like this. A lot of innocent people almost died tonight because of you. Innocent? They watched as Gotham went to hell and didn't do a thing. They're just afraid. No. They're weak! And so are you. The police are on their way. You ever wonder how things got to be so bad here? I do. All the time. See, I don't think men like Roman Sionis or Oswald Cobblepot are responsible. They're just a reflection of our apathy, our greed, our fear. We look the other way when things turn sour. Bury ourselves in our jobs. Consume propaganda masquerading as entertainment. The message is always the same. Don't think. Don't question. And what becomes of a society that's given up? It rots. Fills up with liars, cheaters, and thugs. Uptown and downtown. The suit in the penthouse is no better than the guy selling drugs in the corner. They're both doing whatever it takes to get ahead. Never mind the cost. Fidelity. Once upon a time, that's what defined society. People coming together in pursuit of common cause. To care for each other. To protect and provide. We took shelter from the darkness and the things that roamed it. Community meant progress. But now, it's all backwards. We worship at the altar of competition. We build fortresses around ourselves. We fight, we betray. We have become the things we feared. You keep cleaning up after everyone, Batman, and no one's going to learn to take care of themselves. The ones that don't hate you, they'll start to rely on you, depend on you. And if something happens to you, if you get old or bored or die, then what? Or do you not consider the world that revolves around you? You're a hypocrite, running around dispensing justice, telling people what they can and can't do. You're ensuring Gotham's freedom, provided it conforms to your twisted view. Whatever pleases the bat, that it? You're not a hero. You're a despot. You don't enforce justice, you suppress it. There's a way to make this work, to show you that we share the same goals. Maybe I took things too far with bombs and the threats. I can learn from that. I mean, you could be a mentor to me. And maybe, well, maybe I can teach you something too. Because I think you're so busy playing a hero, you've forgotten what it's like for the rest of us. We're not all as strong as you. We don't have the fancy gadgets, the strength, the skill. But maybe that's the problem. You've gotten so used to the power, you think you're better than everyone. Above reproach. Is that it then? We're not as good as you? You know what? I take it back. I don't want to work with you. You don't have anything to offer. I think I figured it out. You didn't take me down because I broke the law. No.
No, no, you took me down because you don't want the competition. That's what this is really about, isn't it? Let me ask you something. You ever wonder if you're the reason the city's so messed up? Because I have. A lot of us have. And I'm starting to think we're right. Skończyłeś już? Ja pierdolę, ile można pierdolić od rzeczy? Nie rozumiem tego. Jesus. No i tutaj więcej linek na przewróceniu. I teraz zaczep ma trzy ładunki, czyli właśnie trzy takie podwieszenia. Tutaj mogę przejść? Nie. A szkoda, byłem ciekaw, czy ta cela tam dalej jest obecna. No ale jeśli nie jest, no to trudno. Dobra, idziemy tu w takim razie. Wychodzimy stąd, no i jednak się nie zajmiemy niestety tym fabularną sprawą. Chociaż w sumie to powinno być tylko, wiecie, tylko sprawdzanie miejsca zbrodni, więc to powinno pójść w miarę szybko. Więc dobra, jeszcze jednak możemy się tym zająć. Więc wracamy do Coventry. I polecie sobie do Lacey Towers. Tu rzeczywiście typiarze zniknęli, nie? Ale przejście będzie i nie wziąłem tego pakietu danych. Dobra, tego zgarnę kiedy indziej. Dobra, Lacey Towers w takim razie. Jak widać konkretnie, gdzie mamy się przedostać, tak więc chodzimy. Police believe Penguin murdered Black Mask, but why would he send me here if he was the killer? It doesn't add up. Tutaj na szybko zgarniam pakiet, żeby tutaj potem nie wracać. I can reconstruct the crime scene with the evidence scanner. Wiem. Więc zobaczmy, jakim to Batman jest zajebistym detektywem. This crime took place days ago. The fire and the exposure to the elements make identifying the victims difficult. The male victim is wearing a black mask, but I can't positively identify him as Roman Sionis without a DNA analysis. Something I can't do in the field. Mamy tutaj kolejną ofiarę. Tutaj co? Ofiara numer jeden, nieznany mężczyzna i tak dalej. Podwójne zabójstwo. Dobra. I can identify the female victim based on her fingerprints. Tiffany Ambrose, Roman Sionis' girlfriend, or one of them at least. She was no angel, long list of priors, but nothing to indicate she was the target here. The fire spread as a result of a Molotov cocktail thrown into the room. It may have been intended to destroy evidence. Ja to pokażę też tutaj, proszę. The shallow trajectory of the bullet suggests the shooter could be someone of Penguin's height. But the grooves on the floor suggest that the victim was killed by someone leaning back in a chair. This bullet was fired from a revolver. Ballistics analysis indicates a low angle of trajectory. The shooter could have been someone of Penguin's height. But the pattern in the gunpowder residue suggests the bullet was actually fired by someone lying on the ground. Patrz, jak to wygląda tutaj, nie? Tu, że ktoś jest związany, a druga osoba zmusiła tego związanego, żeby zabiła tą babkę. These fingerprints are a match for the Penguin, but they're on top of the soot from the fire. The cops were right. Penguin was in the room. These prints prove he was here after the murders were committed. If he didn't kill Black Mask, who did? The only thing I know for certain is that Tiffany's shooter was lying on the floor. But why? Dobra, tutaj dla was opis. These white streaks are shoe polish. Whoever shot Tiffany was being dragged along the floor. Besides the victims, there were two other people in the room. Tiffany's shooter,
and whoever was dragging the shooter. The location from which the male victim was shot may tell me more. The DNA here doesn't belong to either of the victims. Whose is it? The fight broke out when someone startled the shooter. It's not clear who won the fight. It could have been either one of them. I should review the evidence to see if I can learn anything more about either the intruder or the shooter. Wiecie, co jest zabawne? Że to on tak, bo Bata tak mówi jakby tylko o tym, kto wygrał, kto nie. Ale widać, że ktoś się tu zakradł i chciał tego typa, co tu siedział na stołku, chciał sobie po cichu stegować, nie? No ale tutaj, ta jedna, co to jest, bombka? To jakaś bombeczka, on na nim nastąpił i on go przez to usłyszał, więc domyślił się, że ktoś jest za nim i był gotowy. Patrzcie, on się rzucił, od razu pyk, no i chciał strzelić, ale się nie udało, więc co, pyk i po prostu zagrzmocił go na ogłuszenie. Tak go zagrzmocił z tym ogłuszeniem, że no gościu dostał KO, nie? Fabric analysis indicates the intruder was wearing a white suit or sport jacket. This fabric swatch could help identify the intruder, but I still can't identify the male victim's shooter. There's one impact area I haven't checked for clues. This DNA is from the female victim. The level of oxidation suggests it's been here for several days. If I review the evidence, I may be able to find out what she was doing when she was attacked. She was sending text messages to Roman Sionis about someone named the Joker. Someone killed Black Mask. But this crime took place several days ago, and I saw Black Mask earlier tonight. The only answers I have raise more questions. Who is the Joker? Was he the killer here? Or is he one of the assassins? I have a body, an unknown shooter, and an unknown assailant to attack the shooter. I need to match the DNA samples against the records in the National Criminal Database to identify who was in the room. Alfred, I need access to the National Criminal Database. Well, the only way to do that would be to infiltrate the Gotham City Police Department. Then that's where I'm going. Sir, you'd need to physically hack into their servers. If you insist on doing something that foolish, you'll need a powerful non-lethal weapon. I recommend coming back here to pick up your concussion detonator. Not a bad idea. Kim jest Joker? Nikt ważny. Zauważyliście, jak Batman mówił o Jokerze, jakby go nie znał. I tak i w sumie tak jest. Batman nie ma bladego pojęcia, kim jest Joker, bo jak mówiłem, to się dzieje jeszcze zanim Jokera w ogóle poznał. Więc będziemy mieli okazję zobaczyć pierwsze spotkanie Batmana z Jokerem. Nie powiedz mi, typie, co ci miała dać ta tarcza. Prosto w jajca! Ała! Come in, 8-2. Dispatch, Delta 4-4. Can you raise Delta 8-2? Stand by, 4-4. Delta 8-2. Delta 8-2, come in. Delta 8-2, come in. Delta 8-2, report. Delta 4-4. No response from 8-2. Please proceed inside to confirm 8-2 status. 10-4, dispatch. Dobra. Okej, okay. Czyli tak, musimy iść do tego, do Batjamy. Tutaj mam w tym sądzie ten jeden pakiet do wzięcia, bo żałuję, że go nie zgarnę od razu, nie? Bo już bym miał to z głowy, nie musimy tu wchodzić w ogóle. Ponownie, no ale dobra, trudno. Zrobię sobie to poza nagraniem. Spróbuję też pozbierać parę rzeczy innych. Yes.
Welcome home, sir. The concussion detonator is on your workbench. Remember, if you use that instead of your fists, you'll do less lasting damage to those police officers and civil servants. Noted. Okay. No i mamy nasz granat ogłuszeniowy, że granat? Nie, detonator ogłuszeniowy. No to w sumie jest taki granat po prostu. Wydaje w teorii. Okej. No i zagadajmy jeszcze do Alfreda, czy powie coś nowego. Well played, sir. You stopped the electrocutioner with a single strike. I just used his arrogance to my advantage. A textbook move a child could have avoided. True. But I doubt the rest of them will go down as easily. If they do, we'll be eating that Christmas ham sooner than you think. No to akurat prawda. Ale okej, na razie póki co nigdzie się nie wybieramy. W kolejnym odcinku widzimy się w dzielnicy Barnley. Być może w momencie, w którym będę sobie już leciał właśnie z tego miejsca. Albo w którymś miejscu, jak będę się bawił po prostu w rozwanie tych przekaźników sieciowych. No bo warto, bo to już będą chyba, to już będą prawie, znaczy prawie, no może nie prawie, no w sumie jeszcze dwie dzielnice zostały do przejęcia, ale w sumie na szybko zobaczył Enigmę. Ile jest tych jeszcze sieci przekaźnikowych? Aha, no tak, nie dowiem się, no ale dobra. W Barry są do zniszczenia, w Przemysłowej zniszczone, w Park Row też zniszczone, w Zaułkach zniszczone, w Coventry zniszczona. No to jeśli w Brylantów i Rozrywki też są przekaźniki, no to jeszcze dwie dzielnice, jeśli chodzi o właśnie zniszczenie tych przekaźników. No ale nic poza tym. Więc dobra. A jak działa ten denotor? No to go po prostu, wiecie. Mamy... Handlek, tego nie wykorzystam tutaj, ale... No pokażę wam to w każdym razie pokażę wam to w kolejnym odcinku, tak więc ode mnie po prostu będzie tyle. Do usłyszenia i widzimy się w kolejnym materiale, w którym to zajmiemy się najprawdopodobniej fabułą, znaczy najprawdopodobniej po prostu zajmiemy się fabułą, no bo nic lepszego dla was do oglądania póki co nie mam. Do usłyszenia i do miłego. Cześć!